było to przed wojną, kiedy tutaj przychodzili ludzie z okolicznych ulic, a głównie z nalewek. Przychodziła mama Dorki, przychodzili rodzice Haima, bohaterów tejże książeczki. Ci bogatsi państwo siadali na krzesełkach, za które składało się odpowiednią opłatę, a ci biedniejsi, tak jak rodzice Haima, siadali na ławkach, ale jedni i drudzy byli szczęśliwi, bo mogli obgadać to, co dzieje się na świecie. Piękne panie w koronkowych rękawiczkach przewracały strony poezji. A wszystko to wiem od Mirabelki, która z kolei dowiedziała się od okolicznych drzew, kasztanów, lip, klonów, które tutaj rosną. Dzisiaj na tym stawie pływają kaczki. Nie ma białych łabędzi. Białe łabędzie były za czasów mojego dzieciństwa i również przed wojną. Tu za moimi plecami rosła Mirabelka, prawdziwa bohaterka tej książki. Mirabelkę znałem osobiście, ponieważ bawiłem się na tym podwórku, które jest podwórkiem sąsiednim, na którym mieszkałem. Niestety już za moimi plecami nie ma Mirabelki, nie ma tej strażniczki tego miejsca, drzewka, które pilnowało pozostałości po fabryczce strojów karnawałowych braci Alfosów. Mirabelka pilnowała i przyjaźniła się i kochała ludzi mieszkających tutaj, którzy odeszli z tego świata podczas zagłady i podczas powstania w getcie. Niestety nie ma ich wśród nas, ale powrócą na kartach tej książki. Dorka, Chaim, pani Halinko, pani Rebeko, panie Janie, panie Joshua, panowie Alfusowie, gdzie jesteście? Panie Izaaku, gdzie są pana skrzypce? Wołam za mamą, jakbym chciała ją wesprzeć. Gdzie oni wszyscy są? Dokąd odjechali pociągiem z Umszlak Placu? Bo przecież w obozie okolonym drutami kolczastymi nie skończyła się ich śmiertelna podróż.